Szanowni Państwo, przyszedł ten czas, gdzie minęło już parę dni, a właściwie już ponad tydzień z tego co kojarzę, gdzie sporo zmian zaszło na YouTubie. Jak wiecie, no to. Przez sierpień i wrzesień bardzo mało się działo na kanale na YouTube, i było to związane z tym, że ani nie miałem ochoty, ani nie miałem za bardzo czasu do utrzymywania starej dynamiki, w jakiej pracowałem. W sensie, że poza streamowaniem 200-250 godzin miesięcznie na, yy, na, na Twitchu, na Kiku, na Trowo, na wszystkich platformach, na których w tej chwili nadajemy na żywo, no to też zdarzało się, że powstawały materiały, które były takimi albo Turbo Gameplay'ami, albo jakimiś bardziej złożonymi recenzjami. Generalnie wszystko to, co mnie interesuje, o mnie o rzeczach, które mnie interesują, czyli grach komputerowych, bo kocham gry komputerowe, i od paru dni testujemy zupełnie nowy tryb pracy i też content na kanale, myślę, że się zmienił, choć głównie w tej chwili przede wszystkim są to reaction comedy, reaction video, wszelkie oglądanie rzeczy, reagowanie na to, komentowanie tego i dokładanie jakichś swoich pięciu groszy, no to jest to na pewno duży szok dla wszystkich osób, które na YouTubie przede wszystkim siedzą i nawet możliwe, że nie wiedzą, że streamuję, ale spoko, luzik. No jest to, że tak powiem, faza testowa, gdzie na pełny etat sobie współpracujemy, Pracuję z Czarkiem, który zajmuje się tym, żeby egzekwować segmenty ze streama i przerabiać je na odcinki. I no, wiadomo jest, że już to od jakiegoś czasu testuje Kiszak. Jest to stary, tak naprawdę, model, który już od bardzo długiego czasu jest testowany chyba w, z największym rozmachem przez takie postacie jak Asmongold. No i po kilku konwersacjach stwierdziliśmy, że, znaczy ja stwierdziłem, że taki będzie. Ciekawy tryb pracy w tej chwili, trochę bardziej będę szanował swój czas i może bardziej mi banie po prostu yy, odpocznie i może dzięki temu jakoś pójdziemy dalej, roz, utrzymy, utrzymiemy się na tej pozycji, albo i być może nawet się rozwiniemy. Nie wiem, zobaczymy, ale jest zmienia to faktu, że. W momencie, kiedy przestajesz grać w gry, a trochę więcej opiniotwórstwa wprowadzać w swoich wypowiedziach, no to tym bardziej ludziom odpierdala. Przy jakichkolwiek zmianach, tak naprawdę, no to ludziom odpierdala. I też trochę się szambo wylało w komentarzach, więc dzisiaj będziemy sobie trochę przeglądać te komentarze co do ostatnich filmów, które zostały dodane. I o zgrozu będzie trzeba się kurwa na to ustosunkować, co nie. Hej, szukasz gier, najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Nowy dźwięk wprowadzili jak się subskrybuje? Tak! I też jest nowy dźwięk i animacja super, jak na YouTubie się zostawia łapeczki w górę. Więc jak zostawisz łapeczkę pod tym filmem, czy jak pod wszystkimi, to coraz lepsze animację dostajesz, więc warto pod każdym filmem, tak naprawdę, zostawiać łapeczkę w górę. To bardzo ważne i bardzo fajne. Więc jak chcesz być fajny, to zostaw łapkę w górę. Tak, 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 tak. tak. W ogóle kiedy, kiedy tak naprawdę my zaczęliśmy wrzucać materiały, bo tak, ostatni taki gameplay, który wrzuciliśmy, to był z teksańskiej Masakry i to był 28 sierpnia 2023, czyli no już jakiś tam no już prawie miesiąc temu. I 17 zaczęliśmy, o, czyli no prawie, prawie, że tydzień piąty dzień, tak naprawdę, dobra. Prawie Tydzień, piąty dzień wrzucania materiałów. Chcemy się skupić na razie na tym, że będzie na pewno mocno, ilościowo i systematycznie wrzucane na kanał, żeby zobaczyć, jak na to algorytm zareaguje, ale też jak ludzie na to zareagują. Ja w pełni się spodziewam y, spadku średnich wyświetleń, ale wzrostu wyświetleń miesięcznych, bo, bo, bo o wiele więcej nie wiem, kiedy ostatni raz wrzucałem tak naprawdę materiały codziennie, a nawet dwa razy dziennie to chyba było jeszcze, zanim streamowałem w 2016 albo 2017 roku. Kubsonics, dzięki bardzo za. Subika, witam serdecznie, siema. Zimek, witam, hejeczka, witam, witam, cześć Azulaja. Aaa, mamy te tu wasze komentarze. Dobra. Och, doskonale. Komentarze i zmianki Tak, tak. Wygląda no jak swoisty przełom w silnika gry takiego przeskoku z Unity czy Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5. Raczej prędko nie uświadczymy ponownie, więc czas zacząć się uczyć tworzyć gry w Unreal 5 i praca gwarantowana na lata. No, niby tak. Ja, ja zawsze mówię, że jestem zdecydowanie za głupi, żeby od y, zaplecza wiedzieć, jak powstają gry komputerowe i zdecydowanie bardziej wolę być na końcu konsumenckim. Łamane przez kilka osób nie rozpoznaje, więc I guess mam jakiś autorytet, ale nie tak naprawdę. Ale słyszałem bardzo dużo głosów, że praca w game devie jest strasznie parszywa. Że często pasja, którą, przez którą ludzie wchodzą do Game Devu, jest wykorzystywana przez ogromne maszyny, gdzie stajesz się tak naprawdę trybikiem, który ma po prostu zgrabnie zapierdalać i to jak najszybciej w celu tworzenia kolejnych e, słupków sprzedażowych, które będą rosnąć i rosnąć i rosnąć, a nie do końca tak jak to, no wiem, kiedyś to było i tak dalej. Nie do końca tak jak to miało miejsce 10-20 lat temu. Gdzie no, no chyba bardziej tworzono gry, w które samemu się chciało grać, tworzono gry, bo, bo kogoś to jarało. I nie twierdzę, że tego w ogóle teraz nie ma, ale nawet jak jest, to to jest bardzo duża szansa, że będzie to po prostu tłamszone na rzecz no jakiejś po prostu korporacyjnej chciwości. Więc kurwa no nie wiem, nie wiem czy bym chciał mieć taką gwarantowaną pracę na lata. Pewnie, pewnie bym oszalał, ale bardzo bym chciał umieć. Bardzo bym chciał umieć operować Unrealem 5 albo... Generalnie wiedzieć więcej od technicznej strony na temat tworzenia gier. To by było dopiero coś. Kurde, może kiedyś jakimś cudem zrobię przedłużany, który potrwa 17 lat i będę miał wtedy zasoby pieniężne, żeby otworzyć własne studio i będę jak Steven Sharif od Ashes of Creation i, i własną grę będę tworzył, i tak jak mi się podoba. No To by było ciekawe. I 40 milionów pewnie dalej spuszczone w toalecie i nadal gra nie będzie. nie będzie nawet blisko wyjścia. <noise> Unreal dobry silnik, polecanko, <noise> na pewno lepszy niż Unity, nie? <noise> Coś mi się wydaje, że Unity nie jest najlepszym wyborem dla game devów w ostatnich czasach. <noise> A teraz nawet ten, teraz nawet fe Fedzi się zainteresowali tym wszystkim, nie? że tam tam jest taki przekręt, tam taki wałek poszedł, że nawet nie chodzi o to, że co za chciwe debile zaorają własną firmę. Tylko tam ktoś kurwa zarobił, kto był decyzyjny, żeby zaorać tą firmę. Przed zaoraniem tej firmy, no nie? Więc tam już nawet federalni zaczynają się interesować, więc pozdro, kurwa. A się to jest ten problem chyba z game devem i grami komputerowymi, że to urosło do takich rozmiarów i takie pieniądze wchodzą w grę, że już niestety, jak to ktoś kiedyś mądry powiedział, zły pieniądz wypiera dobry ciężko to już widzieć, nie? Poza jakimiś małymi indie studiami takiej prawdziwej, siarczystej, płonącej niczym kurwa magma pasji. Tak, tak, tak. No, chcieli konkurencję wykosić, zarobi na tym, no i generalnie, no nie wiem pedzi się teraz tym interesują, ale co z tego będzie? Pewnie nic, no. Komuś się posmaruje i, i sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Czy będzie recenzja TV Gry o Grach Plus 18, animo od Piotrka z Polskiego Studia? Tak, ja wiem, Piotrek to jest generalnie wielki fan chińskich bajek, ja to tak nie do końca powiem szczerze, eee, ale nie wiem, chyba, chyba no generalnie aż tak daleko nie chcę wybiegać i raczej nawet jeśli na coś reaguje, no to jest to reagowanie na coś, co mnie interesuje. I nie, żeby materiały Piotrka mnie nie interesowały, bo przecież oglądali Mieliśmy już na stromykach wiele materiałów Piotrka, ale no plus 18 to brzmi jak coś co dla mnie było bardzo dawno, dawno temu, bo było dawno temu, kurwa ja mam 34 lata w tym roku, a do tego anime no to come on, come on. Oglądałeś film na temat Unity od roka i Borusa? Nie, nie oglądałem nic z polskiego podwórka na temat Unity, oglądałem jedynie materiał od Upper Echelona który bardzo, bardzo tam szczegółowo zanurkował w tą całą sytuację i, i wypunktował, że tu jest coś więcej niż tylko zaoranie firmy, ale też bardzo duży wałek, że ktoś naprawdę chciał zarobić na, na tej całej sytuacji, ale też na pewno propsuje, że dowowie się tak, jest taka lekka świadomość, nie, pośród dewów i też konsumentów, że zaraz, nie no, to już, to już jest przesada, nie, że nie jest ta granica jeszcze tak daleko przesunięta, żeby ludzie po prostu stwierdzili, okej, okay, niech tak będzie, więcej mm. y -y na YouTubie. No, no, no sporo się pojawia na YouTubie. Niektóre, niektóre odcinki mają bardzo małą trakcję, ale w pełni rozumiem, że to nie są jakieś bardzo klikalne. Tematy, jednak YouTube bardzo, ale to bardzo teraz polega na bazowaniu na nowości, świeżości i na tym nad czym ludzie są zainteresowani, więc no w tej chwili no to już nawet Starfield odchodzi trochę tak dalej na, na, na boczny plan, a zaledwie mamy ile? 2 3 tygodnie od premiery Starfielda, gdzie to był gorący temat, więc to tak szybko zapierdziela, że żeby rzeczywiście tak skupiać się na w pełni na wyświetleniach, to trzeba tak, clickbaity, intensywne miniatury. Plus zawsze temat na topie, który jest wrzucany co do sekundy, w momencie, kiedy coś jest na językach ludzi. Bo jak wrzucisz to, nie wiem, tydzień albo dwa, albo na przykład dwa, trzy miesiące po fakcie, to już wszyscy machną ręką i nie będą tym, tego zainteresowani. I nie ma znaczenia, czy ty coś mądrego powiesz, czy bełkoczyć po prostu jakieś swoje mongolskie teorie, tylko po prostu, no ludzie klikną z racji, że to jest grący temat. I to jest w tej chwili, w tej chwili taka zbiorcza yy, pula zainteresowań ludzi, no nie? No i przekonałby grać po polsku. A, coś przekonywałem ludzi w tym? W materiału cyberpunka, o cyberpunku jak oglądaliśmy, żeby grać po polsku? No ja jedyne, jedyne co mogę ludzi przekonać, no to, że no, panam Gosia Kozłowska, no come on, trzeba, trzeba to usłyszeć i trzeba tego doświadczyć jak najbardziej. Ale generalnie uważam, że no w cyberpunku, z racji, że jest to polska produkcja, no to oni zadbali o to, żeby ten dubbing był, no, no solidny, jest solidny. Ja nie mam osobiście nic do zarzucenia. Wiem, że wczoraj oglądaliśmy materiał z TV Gry, gdzie yy, rzekomo gość nie, goście nie, po, goście nie nie potrafił jakby się przekonać do polskiego głosu Mirosława Baki, który podkłada głos pod Idrisa LB. Ja jeszcze do końca nie mam zdania na ten temat no, bo jeszcze nie mam okazji grać w Widmo Wolności, bo mamy 22 września, a 26 dopiero wychodzi Widmo Wolności i no jak tak w pełni będę słyszał te jego jego wypowiedzi, no to no to wtedy wydam swój osąd, ale też pamiętam, że bardzo żałowałem na początku, że nie grałem po angielsku Cyberpunka zaraz po premierze, bo chciałem po prostu Keanu Reevesa w pełnej okazałości doświadczyć, ale później się przekonałem, no, przekonałem się, może przyzwyczaiłem, może to jest kwestia tego, że po prostu, kurwa, się zgięłem w pół i powiedziałem, dobra, ładujcie mi do dupy i, i, i tyle, i polski dubbing, ale no, nie potrafię się nawet z punktu widzenia technicznego przyczepić do jakichś takich braków w polskim dubbingu. A, że dużo wulgaryzmów, możliwe. No to tych wulgaryzmów ja jeszcze nie doświadczyłem, nie? Ja jeszcze nie doświadczyłem tych wulgaryzmów, zobaczymy. Ale, nomen, omen, no to obojętnie, ile by było tych wulgaryzmów w Cyberpunku, no to będzie tego tyle, co średnio na mojej transmisji na żywo, więc jest jak jest. O, o! Widzę, że ktoś tu kopiuje kontent od Kiszaka i pieniążków szuka. A nawet jeśli, to co kurwa. Co w tym złego. Już pomijając oczywiście wszystkie składowe, że jestem w kontakcie prywatnym z Kiszakiem, że tak decyzja o zmianie kontentu na kanale była między innymi na bazie wyników, które Kiszak zauważył na swoim kanale, ale też przede wszystkim tego, jaki komfort pracy oferuje taki tryb pracy, gdzie po prostu maksymalizujesz ilość wypluwanego kontentu na streamach, przetwarzając go w kontent do obejrzenia na kanale na YouTubie, niż no, tryb pracy, który miałem, że nie tylko że streamowałem, ale często też nagrywałem, dogrywałem, pisałem, sprawdzałem i tak dalej, poza streamami, co bardzo, bardzo wydłużało proces twórczy. I często sprowadzało się do tych samych wyników wyświetleniowych, nie? No, na takim, nie wiem, na taką recenzję Diablo 4 naprawdę dużo czasu musiałem spędzić, to były tak 3-4 solidne dni po kilka godzin dziennie, nie tylko pisania, ale organizowania, później nagrywania, poprawiania, dobierania, szukania i oczywiście pomijam też ten cały czas, który został spędzony w Diablo 4, żeby móc no, w pełni wyczerpać temat, bo wydaje mi się, że akurat rzetelnie wyczerpałem temat, jeśli chodzi o Diablo 4. Chociaż pewnie nie jeden głupek się zdarzy, który nadal powie, że super gra, gra dekady i mi się podoba no nie. Jak to ty wuj, jesteś większy od kiszaka, więc to on kopiuje od ciebie. Dokładnie, stara zasada YouTube'a mówi jasno że Ja mam więcej subów, więc co najwyżej, to mimo tego, że Kiszak pierwszy zaczął to robić, to on kopiuje ode mnie. No. I przepraszam bardzo, widza, że unikalny format reaction video yy, ukradłem od jego wynalazcy, czyli Kiszaka. <tuszę> kurwa, bałwan. Nie, no to musi być troll, że ktoś po prostu tak, haha, napisze tak, ale będzie heca. Brawo, zabłysłeś. Ta gra to krap. Kto tak w ogóle kurwa pisze, nie? No, generalnie. Nie, nie chcę tu być jakimś turbo ale no jeśli chcesz być brany na poważnie, to zachowuj jakieś kurwa chociaż podstawy piśmiennictwa. Kto, kto tak pisze, że ta gra Trzy kropki. To krap. Trzy kropki, trzy wykrzykniki. Brak spacji. Nie zmieni tego nic, ale to absolutnie nic. Trzy kropki, trzy wykrzykniki. Brak spacji? Chyba. Trzy kropki? Chyba, że weźmie się za poprawę tej gry studio takie jak choćby Naughty Dog? Okej. Okay. Wiem, że to nierealne, więc trzy kropki, znak zapytania. Zostajemy z krapem. Mechaniki, animacje, buki, inteligencja, NPC. Wykonanie to masakra. Trzy kropki, trzy wykrzykniki, brak słów, kropka, czasami, brak spacji, czasami potrafi wyglądać ładnie tyle. Kurwa, ale recenzja. Tu chyba z tej samej szkoły recenzenckiej to są zdecydowana większość starej gwardii twórców recenzenckich, recenzenckich na polskim YouTubie. Go zamiast muzyczka, klimacik i graficzka to mechaniki, animacje, bugi. Wykonanie to masakra, brak słów. 1 na 10 gra. Starszy człowiek vibe? Słuchaj, ja mam styczność ze starszymi ludźmi. I no, nie zauważyłem, żeby starsi ludzie tak kurwa pisali. No chyba, że są po wylewie, no to okej. Okay. To wtedy jest to co najwyżej godne pożałowania. I to jeszcze o cyberpunku, nie? Nawet jakby to było o Starfieldzie, to nadal to trochę absurdalna... Absurdalna wypowiedź bez żadnego... Argumentowania, nie? I czemu Naughty Dog, kurwa? Bo co? Bo The Last of Us to jest gra dekady z tak piękną historią, że do dzisiaj, kurwa, płaczę jak o niej myślę? Kurwa, ja to generalnie płaczę jak bardzo... Jak bardzo mordę sobie oni wycierali jakimikolwiek politycznymi poprawnościami, które byli w stanie wcisnąć w The Last of Us 2. Tak piszą debile i tyle. No... No ciężko mi generalnie na równym poziomie albo nawet próbować doskoczyć do poziomu kogoś, jak ktoś w taki sposób pisze, nie? I formatuje swoje wypowiedzi. To jest takie niechlujstwo z brakiem ogłady, które tylko się przekłada na absolutny brak treści wypowiedzi. Taki kurwa bełkot tak naprawdę, bo nie ma tutaj, że co, no, mechaniki. Które mechaniki są złe? Jakie animacje? Jakie bugi? Jaka inteligencja NPC? No inteligencja NPC czy w Cyberpunku jest najlepsza, jaką widziałem gdziekolwiek? Oczywiście, że nie. Ale jest lepsza niż w Starfieldzie, który jest o wiele młodszy od, yy, od Cyberpunka, no nie? Wykonaję co masakra brak słów. Ktoś się tu mocno spłakał, widzę. Napisać o nich, że nie umieją, to dla tej firmy komplement. Bardziej pasuje tu, nie umią. Co ci? Kurwa, pijany czy niespełna rozumu. O, No nie umią, nie umią. Nie no, chyba, chyba pijany widz, co? Tak mi się wydaje. Pijany czy po wylewie widzowie? Czemu Naughty Dog miałby naprawiać Cyberpunka? Co, co oni by tam naprawili? Przecież Naughty Dog nawet nie robią gier z otwartym światem. To co oni mogliby tam zrobić? Na YouTubie jest zupełnie inna gęstość. To akurat prawda, że tamto. to... Tam to jest już mocny zwierzyniec na, na, na YouTubie. Ale wydaje mi się, że na YouTubie masz o wiele większą barwność, jeśli chodzi o użytkowników. Że tam masz... Przekrój użytkowników jest o wiele szerszy. Bo ja na przykład jestem no, prawdopodobnie jednym z największych haterów community Twitcha. Strasznie nie przepadam za yy, takim społecznością i mentalnością jako całość community Twitcha, gdzie wrzucam wszystkich oczywiście do jednego wora, ale ludzi, którzy no generalnie utożsamiają się z spędzają na nim za dużo czasu i, i bawią się w te wszystkie memy i ten, ten taki kurwa vibe takiego niby trollowania, tak naprawdę zgrywania kompletnego głupka. I na YouTubie Wydaje mi się, że możesz spotkać bardzo kurwa ogarnięte osoby, ale też kompletnych odklejusów. Ludzi, którzy kurwa ani ładu, ani składu, ani poprawnej pisowni, ani jakiegokolwiek kurwa myśli, przez to co oni próbują tutaj kurwa napisać, nie? Radio najebany, Radio najebany fest. Ale tutaj do, dobrze wyładowana frustracja, nie? Ja na pewno Cyberpunkę za grę dekady nie uważam, ale uważam, że jest solidny. I jakby Redzi wydali Cyberpunka w takiej wersji jak 2.0, chociaż h biorąc pod uwagę, że gra mi wczoraj strasznie crashowała, ale wydaje mi się, że to była kwestia sterownika graficznego, będziemy dzisiaj testować whatever. omijając te crashe, jeszcze dzisiaj będę do tego się ustosunkowywać. No to, to jest taka, no kurwa, 7, 8? 7-8 bym dał, nie? Tak gorzej od Red Dead Redemption 2 pod względem takiego otwartego świata złożoności historii yy, i dopracowania szczegółów zdecydowanie gorzej. Ale lepiej niż na przykład taki Outer World, który sam w sobie też nie jest zły, ale po prostu nie jest na tyle, nie ma na tyle rozmachu, nie ma na tyle opcji i możliwości i nie porywa się, tak, nie podejmuje tylu yy, ryzyk. Ryzyk? Ryzyków? Jak ktoś mówi? Nie podejmuje ryzyka na tak wielu płaszczyznach. Ludzie na Twitchu to jest bardzo wąska grupa, to prawda w porównaniu do YouTube'a, no to YouTube. Tfu. Twitch w porównaniu, jeśli chodzi o bazę użytkowników, Twitch w porównaniu do YouTube'a to jest bardzo, bardzo mała grupa. To ludzie sobie nie zdają sprawy. Jak ogromnym, ogromnym zasobem ludzkim dysponuje YouTube, dysponuje Facebook w porównaniu do takich niszowych miejsc jak Twitch czy, czy no tym bardziej trową. Trowo to już w ogóle jest tak naprawdę tylko, tylko my i nic więcej. Puerto się ma. No nie wiem, no chciałbym tutaj w jakąś polemikę, ale strasznie, strasznie mnie w oczy kole, nawet rodzaj formatowania. No, no radio napierdolony, wkurwił się, wyzerował cztery harnasie. Napisał, że Naughty Dog, bo, bo The Last of Us, super giera. Popłakał się przy kilku momentach, bo, bo go to wzruszyło, poruszyło i było super. A cyberpunk, crap, bo bugi bo inteligencja, i mechaniki. 10 zł. Ja byłem na tłu jakiegoś simera i czterech moderatorów, a tam ludzie to zwierzęta wyzywają innych, nie mają bana. A gdzie co piszą, cześć, od razu bana mają. Okej, okay. no w sensie. Wolność Tomku w swoim domku, I guess, nie, pod tym względem, jak ktoś sobie tak chce zarządzać przepływem ludzkim na swoim streamie, no to okej, okay, okej, okay. dzięki za dyszkę Kuba, nie, no ale no, no nie wiem, no ja generalnie nie, nie czuję, nie czuję jakby vibu Twitcha, nie lubię community Twitcha, irytują mnie te takie Twitchowskie żarciki, i generalnie postawa takiego bardzo uśredniając i generalizując użytkownika Twitcha mnie irytuje. Takie kurwa 15-letnie sęki buzujące pod względem hormonów, które szukają atencji i tak kurwa pasywnie-agresywnie zaczepiają, a jak ich weźmiesz za gardziel i przyskrzynisz do ściany, to zaczynają płakać, że ich kurwa uczucia zostały urażone. No takie kurwa snowflaki, nie? Jak jest o takie małpy? No i nie mój cyrk, nie moje małpy, jak mówi stare polskie przysłowie. Radio na pierdolonej kurwa, nie wiem co Radzi miał na myśli, generalnie. Z chęcią bym usłyszał więcej, co, co on tam, co on dokładnie uważa z, za to, że cyberpunk jest tragiczny. Czy cyberpunk miał swoje problemy? Oczywiście, że tak. Czy nadal ma swoje problemy? Oczywiście, że tak. Jestem tego najlepszym przykładem, to co się wczoraj odpierdalało, poza tym, że mi gierka kilkukrotnie skraszowała, to jeszcze do tego mnie baba do kurwa maszyny z to wepchnęła i musiałem grę restartować. Ale... czy to w pełni przekreśla przy innych plusach gry cyberpunka i jest to masakra? I brak słów? No nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze jakoś ta waga daje radę, a nie jak w przypadku Cyberpunka. Pff, y, tfu, y, Starfielda, przepraszam, Starfielda. Wiecie, ja lubię się tak przyjęć zyczyć, bo często moja gęba szybciej działa od od umysłu. Niestety to jest kwestia picia wieku i wielu innych rzeczy. Reakcje, S content. Muszę więcej takiego zrobić. Co w się sensie, ja mam zrobić? Czy on ma zrobić? On będzie robić? Ok. No tak no. Czy jest to easy content? Na pewno jest to łatwiejszy content niż yy, nagrywanie oddzielnie dwóch, trzech godzin gameplayu, następnie dogrywanie jakichś scenek, pisanie scenariuszy, organizowanie i tak dalej. I najgorsze jest to, że często, gęsto yy, recenzja takiego oglądania Widma Wolności albo omawiania jakiegoś trailera gry doleci dalej niż materiał, nad którym ty naprawdę się spuszczałeś. Zrobi więcej wyświetleń albo zrobi tyle samo wyświetleń, ale załapie się na lepsze cpmy, a ty zaoszczędzisz bardzo dużo czasu, a jednak czujesz, że spogresowałeś więcej jako y, influencer, który próbuje jakoś się tam utrzymać na, na językach ludzi, albo przynajmniej w swojej społeczności. I to, to, to jest problematyczne. Ale również głupia, już tam dobrze się przygotowałeś. Co? Do czego się przygotowałem? To nie wiem, o co chodzi. Bo ja też tak nie do końca pamiętam, co ja tam mówiłem, no nie? Ale yy, pewnie znowu byłem ironiczny albo sarkastyczny i ktoś nie wyłapał tego. Jest duża szansa. To kto lubi. W tej chwili już trzy razy więcej czasu poświeciłem dla Starfielda niż dla Wiedźmina. Kurwa, tylko problemem jest to, że takie podchodzenie na zasadzie a mi się podoba i, i mi nie przeszkadza jak tobie się nie podoba jest ok, ale no nadal nie można jakby zaakceptować tego, że osoba nie jest w stanie uargumentować czemu jej się podoba, nie? To bo... Kurwa, taka postawa jest krzywdząca już dla, dla całego przemysłu, tak naprawdę. Bo ty akceptując to, że tobie się podoba, nie wiesz tak naprawdę dlaczego ci się podoba i uważasz, że mimo że gra jest niskiej jakości, yy, nie oferuje za wiele, a mimo wszystko yy, cena sugerowałaby, że powinno się czegoś kurwa oczekiwać jak na dzisiejsze standardy, to hamuje rozwój przyszłych gier. Bo ty to akceptujesz? to ty własnorecznie przepychasz tą granicę tego, na co mogą sobie pozwolić chciwi deweloperzy, korporacje, studia i tak Bo skoro ty lubisz, jak ci się sra do ryja, to czemu nie mamy ci dalej strać do ryja? Mnie się podoba, bo pistolet robi piu-piu, a miecz nie robi piu-piu. No tak kurwa, chciałbym jakąś taką mocną, rzetelną recenzję Starfielda, która jest przekręcona na pozytywizm usłyszeć, że to Starfield robi dobrze. Co Starfield robi dobrze? Dobrze odwzorowuje to, że planety są kurwa puste? No to niezły symulator kurwa życia na obcych planetach, super. No demo technologiczne. Jedno z wielu, które jest dostępne w Starfieldzie. Jeśli chcesz jakiś extraction looter, to chyba nim jest... Blight Survival? Jeszcze nie ma daty premiery, ale prace trwają cały czas i zapowiadałem się nieźle? Nie no, to z... no bzdura kompletna. Poproszę jeszcze, Blight Survival nie ma być... Nie ma być Extraction Looterem, tylko Survivalem. Po drugie, cholera wie, kiedy wyjdzie. A poza tym Mestre czasem nie robił materiału na temat Blade Survival, że to tak trochę wałkiem zalatuje, że tam bardzo dużo w trailerze scen i kadrów było zerżniętych jeden do jeden z takich dużych produkcji, że Blade Survival mocno zalatuje takim fiaskiem, jak chociażby The Day Before, które teraz niby ma wyjść pod inną nazwą, ale kto pytał tak naprawdę? Z tego co powiem, że ten Blade Survival, bo oni zrobili dosyć głośny taki trailer, gdzie ludzie zaczęli. Instant walić konia do niego, ale ludzie zaczęli to rozkładać na pierwsze, na pierwsze części, na, na elementy, i okazało się, że no, coś tutaj śmierdzi. Ale nie wiem skąd tutaj kolega wziął, że Blight Sur Survival ma być Extraction Looterem. Extraction Looter nie równa się Survival, by the way. No to rób live z nauki Unreal Engine 5. Ludzie ci będą podpowiadać, a inni będą się uczyć razem z tobą, to byłby content. O słodki Jezu. Jeszcze tego by było trzeba, nie? Żeby coś, z czym ja bym miał spore problemy, czyli nauka Unreal 5, yy, Unreala 5, obsługi Unreal 5, na co jestem zdecydowanie zagłupi? Jeszcze miałbym kurwa ekspertów z czatu, którzy by mi mówili. Co mam zrobić, bo oni kurwa wiedzą lepiej. Oj nie, to, to by się skończyło w psychiatryku, nie? Ja bym musiał w Choroszczy mieć jakieś studio ustawione i stamtąd, stamtąd streamować. I pielęgniarze musieliby być w okolicy z jakimś walium zaraz dużylnie podawanym. Nie, nie, Fajnie by było, ale no nie, ja znam swoje możliwości umysłowe. I no niestety zdecydowanie za bardzo mam już umysł przyżarty przez alkohol, żeby, żeby sobie poradzić z tak... Rozległym zadaniem jak nauka od podstaw Unreal'a piątki Ale obsypujesz filmikami, holy... Konfetti, Konfetti konfetti. Nice Creation Engine 2.0 i tak lepsze Creation Engine 2.0, słuchajcie, to... No to po prostu działa, no, co mogę wam mówić Creation Engine 2.0 i tak lepszy Bo jest spora szansa, że o wiele więcej osób będzie wiedziało jak Dodać coś znaczącego do twojej gry Jak naprawić wszelkie błędy, które są w twojej grze w końcu mieli tyle lat i tyle doświadczenia i tyle produkcji, które powstały na tym silniku, że teraz bez problemu zapełnią twoją grę, która z gry 3 na 10 może będzie miała szansę być 5 na 10. Cześć, ja mi prosto, tak witam. Jednym słowem, klasa. Zgadzam się. Bok materiał. Wyjdzie Ark Ascended, lecz niestety ma 5. Choć miło byłoby oglądać, jak grasz w Arka. Znaczy, Ark Ascended, już pomijając historię deweloperów, którzy mają ją dosyć szemraną i, i szczególne fiasko, najnowsze, jedno z wielu, najnowsze fiasko z tym, jak oni wymuszają, że wszyscy muszą zakupić ten e, re, 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 remake? Remake bodajże? Ark Survival? No nie? No to tak. Ja generalnie tym deweloperom nie ufam, nie? że oni zrobią jakąkolwiek dobrą robotę albo że coś dobrego wyciągną z Unreal'a. Ale jeśli oni robią na piątce, no to chyba z automatu będą używać technologii też w 5.3, no nie? Chyba nie jest tak, że oni robią na piątce i jakby ignorują to, co zostaje dodane do, do piątki tam w 5.3. Chyba, nie? Nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie, jak to działa. Czy oni muszą jakby upgrade'ować, jak pracowali na piątce, to teraz muszą wszystko upgrade'ować na 5.1, 5.2, 5.3? Nie wiem. Jak już coś piszą pod tymi filmami, niech chociaż oznaczałem minutę, żeby można było to sprawdzić, a nie piszą komentarze. Dobrze powiedziałeś, zgadzam się z tobą. No, to są takie, wiesz, komentarze, komentarze dla statystyk. Aczkolwiek ja też o wiele bardziej wolę, jak ktoś konkretnie timestampuje w komentarzu i mówi, kurde, dobrze to powiedziałeś, bo bla, 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 bla. Albo tu się z, tym, z tobą nie zgodzę, bo akurat y, sprawa ma się tak, nie? Trzeba zrobić upgrade zazwyczaj mało problematyczne. No podejrzewam, że jak już jesteś na piątce, to upgrade'y są o wiele mniej sprawiają problemów, niż na przykład jak na czwórce i na piątkę nie przenosisz. Chociaż też nie wiem ile w tym jest prawdy, ale bardzo często było to używane pośród różnych małych twórców gier komputerowych, że słuchajcie, rok jeszcze potrzebujemy pracy na naszą grą, bo przechodzimy z dala czwórki na piątkę. Tak samo było ze skamem, to też było, że oni przechodzili chyba z czwórki na piątkę, jeśli dobrze pamiętam, czy coś w tym stylu, i też było, że. No, będzie jeszcze więcej błędów niż było w naszej grze, bo z czwórki na piątkę przechodzimy. E, nie znałem ciebie, ale nie poznaję dalej. XD na start: bzdury typu nowa dzielnica w 2.0XD. No czy co, że pewnie mówiłem coś o 2.0 i powiedziałem, że nowa dzielnica dochodzi, gdzie wiadomo, że kurwa mówię o widmie wolności, które no jakby nie aktualizacja 2.0 do cyberpunka, no to widmo wolności średnio by i mało się czegokolwiek, nie? Ale kurwa Polak zadowolony, że JEST! Znalazłem powód, żeby mu dopiec i żeby sobie usprawiedliwić, że nie chcę tu być, ale wszystkim dookoła muszę dać znać, że nie chcę tu być, żeby kurwa, wreszcie moje życie miało sens! Żeby moja egzystencja wszystko została zauważona. Jestem taki malutki, biedny z Polski. A rzeczywiście tak powiedziałem? Kurwa, czekaj. Superpunk 2077. Gra owiana dosyć mocną kontrowersją, wiadomo, były bardzo duże turbulencje. Trzy lata temu, jak giereczka wychodziła, ja grałem zaraz po premierze, nie zauważyłem nawet, 90, nawet 10% rzeczy, które ludzie tam zarzucali. Generalnie uważam, że Cyberpunk był nawet solidną gierką. Rzetelnie zrobioną. Może niedokończoną. Było czuć, że parę tam rzeczy było niedopilnowanych albo zabrakło im czasu, ale Redzi się nie poddali. Bo trzy lata później mamy największy w historii dodatek do Cyberpunka. Update 2.0, który również nie tylko dodaje dodatkowy wątek fabularny, jakąś dodatkową dzielnicę, w Night City, ale też dużo rzeczy zostaje przebudowanych. A, ja wiem o co, dobra. Już wiem o co chodzi, bo jak my oglądaliśmy ten e, filmik, to jeszcze nie było powiedziane i e, jakby wszyscy zakładali, że wraz z premierą widma wolności, wychodzi aktualizacja 2.0 i widmo wolności, czyli jak jed w jednym pakiecie. A oni to dopiero później zrobili tak, że 21 wychodzi 2.0, 26 wychodzi widmo wolności, ale wiadomo, że jest to ze sobą połączone. To nie jest tak, że to są kurwa dwie oddzielne rzeczy kompletnie już. Takie kurwa przypierdolenie się dla samego przypierdolenia się, nie? No, kurwa co za, co za Polok. daj spokój. No skróty myślowe, skróty myślowe. Ja często to robię rzeczywiście i to jest. Jakby ja daję amunicję takim głupkom, bo tego inaczej nie da się opisać, że robię skróty myślowe i też często jak jestem we flow i tam gadam, to ja mam o wiele szybszą gębę niż umysł, no niestety to już jest wiek, też was to pewnie będzie czekać, o ile, o ile obie rzeczy równomiernie wam nie zwolnią. Ale takie na zasadzie, hey, nie znam się i nie poznaję, na start bzdury, ale bzdury, powiedziałeś, nowa dzielnica 2.0, przecież to jest w widmie wolności, który też wychodzi razem z 2.0, bzdury napisałeś, ale bzdury, no co za... Kurwa głupek, no daj spokój. Synek ma szczęście, że nie można tak na Twitchu go prześledzić, co on ogląda. Anyway. Ale essa widzowie, 16 wyświetleń w jedną minutę to 960 wyświetleń w godzinę, czyli 23. 1400 wyświetleń w ciągu dnia, czyli w ciągu miesiąca ten film będzie miał 714 tysięcy, 40 tysięcy wyświetleń. Wnioskując z tych obliczeń, dobrodziej to masny kanał. Kurwa, ale by było pięknie, jakby tak to działało na YouTubie, nie? Jakby była taka równomierna, yy, równomierne serwowanie twojego kontentu, tak non stop, na płaskiej, na płaskiej linii. Kurwa, pięknie to by było. Najgorsze jest to, że najczęściej to jest tak. Wybija i później i już maleje. No to jakby, jakby tak działał YouTube, to życie by było piękne. Żyć, nie umierać. Fajny program. Nie, nie chcę, to te komentarze. Znaczy fajnie, że ludzie zostawiają komentarze, ale tak... Fajny program. Zostawiam okejkę. Okay Remigio, mamy. tutaj komentarz zostawił. Pozdrawiam, Remigio. Fajny program. Ja pierdolę. Będzie DND? Nie wiem. Oglądaj to się na pewno dowiesz. I czasami po dwóch latach znów się wyświetla ludziom. No, prawda, nie? Że algorytm czasami po prostu stwierdza, że. słuchaj, ten film, którego w ogóle żeśmy nie doprowadzili do jakiejkolwiek dystrybucji 3 lata temu? Na stronę główną. Let's go. O, jakiś komentarz z Vampire The Masquerade Bloodlines. Niestety Vampire The Masquerade Bloodlines z racji, że nie jest to jakiś bardzo chodliwy temat i ludzie nie są jakąś gierką bardzo zainteresowani, to nie zrobi jakichś wielkich liczb. A co tutaj mamy? Folary pisze, jak tego nie będzie robi. Jak przecinek tego nie będzie? Przecinek robić, przecinek Larian, przecinek Obsydian. Urwa, tutaj nie za dużo tych przecinków? Tak dziwnie to się czyta. Jak tego nie będzie robić Larian, Obsydian albo ktoś ze starej gwardii? Trojka Games, to już można uznać. Przecinek tę przecinek grę. Urwa, co jest? Ja generalnie wiecie, jestem dyslektykiem i, i wszystko ten. Wszystko ale to po prostu się nawet już nie chodzi o to, że się przypierdalam, jak ty piszesz, kurwa, krecie zajebany. Tylko. ciężko się to czyta, nie? Później ja muszę to tak z trzy razy przeczytać, żeby rzeczywiście wiedzieć o co chodzi. Bloodlines to arcydzieło CRPG. Może kilka gier na świecie ma tak rozbudowane opcje dialogowe i taką reaktywność na twoje poczynania oraz wybory. Już pomijam, jak diametralnie różni się rozgrywka, kiedy wybierzemy różne klasy postaci. Jeśli wezmą się za to amatorzy, to gra będzie zwykłym guwiękiem na patyku. No plus jeden w sumie, no na pewno. Nie, nie, mogę, nie, nie mogę powiedzieć, że jakby nie można brać świeżego talentu do takich projektów, ale na pewno musi być to pod, ścisłą, pod ścisłym superwizoringiem osób, które mają doświadczenie i są w stanie jakby twardą wizję nakreślić, w jakim kierunku gra powinna zmierzać. A jeśli chodzi o Vampire, Vampire The Masquerade, no to tam Frankenstein powstaje, bo przychodzą, nie dokończają, zostawiają kolejnym, ktoś inny to próbuje zebrać z powrotem do kupy. A z racji, że to kurwa kupa w postaci sraczki, no to im przecieka przez palce, znowu próbują to zebrać. I, no. No, będzie tak jak z tym, z Dead Island 2, że może, może będą jakieś fragmenty gry, które będą fajne, ale overall, no ciężko, ciężko będzie sprostać im w, takich, w, takich, w takiej sytuacji do prequelu. Taką grę powinni robić profesjonaliści jak Chris Avalon od Planetscape. Planescape lub Brian Mitsoda, Leon Leonard Bojarski, a nie jakieś leśne ludki z TikToka albo inne dysje z Twittera, co w życiu nic wybić. Jezu, jak tu. Kurwa, jak tutaj się stary, odpalony widzowie. Stary, odpalony, nie? W sensie jak najbardziej tutaj szanuję ukłon w kierunku twórców Planescape'a albo. Yy, czyli Leonard Bojarski. Od czego jest Leonard Bojarski? Leonard Bojarski. od, no, to Diablo 3, no, nie. Yeah. Debatable. Debatable, czy ten pan powinien się zajmować tutaj. To już prędzej, nie wiem, Majka Morheima bym tutaj wymienił, a nie, nie Leonarda Bojarskiego w takim razie. Dyzie z Twittera i chuj. Ten nowy zwiastun pokazuje dokładnie jakim syfem i zerem, podobnie jak twórcy. Będzie ta nowa gra. Nie? jak tutaj, ale jak personalnie tutaj, nie? Że kurwa, ta gra jest zerem, tak samo jak ludzie, którzy ją robili. Nie pokazali nic, co ma wspólnego z elementami CRPG. No, w sumie, no. Zrobili z genialnego CRPG reakcji dla kanapowiczów, zwykłego, głupiego i tandetnego akcyjniaka dla dzieci? To jest laurka dla fanów Asesyna oraz Mirror's Edge, a nie powrót do korzeni, jakim trzeba być cymbałem, aby zrobić i reklamować tak genialną markę, tak żałosnymi, nudnymi akcjami parkour i bijatyki! Uff. A jak nie potrafisz zrobić dobrego RPG, to się za niego nie bierz. I zostaw to ludziom, którzy potrafią. Już na pewno wiem, że nie kupię. Gra skierowania dla tępych mas. Kurwa, nie wiem czemu przed oczami mam te memy, nie? Jak stary naprawia samochód i się wydziela na dzieciaka, sobie świecisz czy mi? <grymny> stary tu jest odpalony Solaris, no? Aczkolwiek, może w trochę ekstremalny sposób, ale podziela na pewno moje uwagi, które punktowaliśmy, gdy oglądaliśmy zapowiedzi do Bloodlines dwójki. Że jest bardzo duża szansa, że to będzie po prostu taki Frankenstein gamingowy skierowany, żeby zadowolić mało wymagającą grupę graczy, ale jednocześnie bardzo liczną, jaką są no ci datgamerzy, którzy, którzy przychodzą, sobie siadają na kanapie, odpalają giereczkę i, i powiedzą, że ale fajne, bo wampirzyca ma fajną dupę i mogę skoczyć na chłopa i... I, I go pobić z pięści, ale ale, ale super jest. O chuj mu schodzi w sumie. No wydaje mi się, że po prostu bardzo emocjonalnie podziela moje zdanie i obawy, które również mam co do Bloodlines 2. Pożyjemy, zobaczymy. Kurwa, mniej przecinków i by było super i mniej emocji <grym> i będzie spoko. Trzy wdechy przed napisaniem komentarza i zajebiście, nie <grym> Gdzie ten update! Próbowałem gdzieś i nie ma żadnego update'a! <grym> Kurwa, jaki bulwers w tych komentarzach jest, widzowie? Ma być między 17 a 18. Nie, nie jest pokazane o której godzinie, ale założę się, że ten komentarz to był 21. o np. 7 rano albo coś w tym stylu. <grym>, że do, cyber, do cyberpunka. Cyberpunka, cyberpunka. W sumie. Jak, jak wy, widzowie, to mówicie? Cyberpunk czy cyberpunk? Stary fa fanatyk wędkarstwa. No ale tutaj bulwers jest niezły, nie? Ludzie zbulwersowani. 7 rano. 21. mówili, że będzie update. Nie ma go jeszcze. Cyberpunk. Ja też mówię cyberpunk, właśnie, no? Cyberpunk, a nie cyberpunk. Cyberblender, widzowie. Kurwa, ale cyberblender w tych komentarzach. Normalnie po polsku. Cyberpunk. W cyberpunk gracie, widzowie. Kyberpunk 277 2.0. 2.0. Redzi w przeciwieństwie do cyberpunka, chyba mieć Starfield na myśli. No jest spora szansa, nie? To jest właśnie to, co, no, ja mam z tym problem, że szczególnie jak lecę na żywo i, i jesteśmy w ferworze dyskusji na jakiś temat, to często po prostu moja morda zapierdala przed moim umysłem, albo robię bardzo, kurwa, ekstremalne skróty myślowe, chociaż, no, tutaj ewidentnie, no, to po prostu się przejęzyczyłem, ale Zbychu przynajmniej tutaj normalnie, yy, normalnie to, kurwa... No normalnie napisał, nie? Komentarz, a nie na zasadzie, że... Co za bzdura! Powiedziałeś, że przeciwieństwie do Cyberpunka Redzi, a przecież Redzi stworzyli Cyberpunka, dnie no, co za bzdura kompletna! Pozdro dla tego kurwa głupka poprzedniego, no. Ua, wow. wracając do Starfielda, tak cały czas balansujemy pomiędzy Starfieldem, Cyberpunkiem, bo to najczęściej było omawiane w, w ostatnich odcinkach i tam też był materiał z Bloodlines 2, ale no przede wszystkim Starfield i Cyberpunk. I wracając do Starfielda, ludzie lubią historię Po to oglądamy filmy, albo czytają, po to oglądają filmy, albo czytają książki. Starfield historii nie ma i to powoduje, że leży. Owszem, może się przebić czasem coś bez historii, jeśli sposób przekazu jest nowy, ale gra RPG technologiczny 10-15-letnia 10, musi wciągać historią, klimatem i emocjami. A WAWS A, a w Starfieldzie dobra. A w Starfieldzie łazi się bez celu z kąta w kąt na piechotę nosząc między planetami kanapki w ciągu sekundy, mordując bez konsekwencji jakieś setki przypadkowych ludzi, każda gra to smoke and mirrors, ale tu się po prostu nie da uwierzyć, nie da się kupić tego świata. Ja generalnie mam takie odczucie, że z racji ogromnego rozmachu, na który się połasili Dewowie z Beteżdy i trochę braku kreatywizmu z ich strony, to bardzo dużo takich pobocznych dialogów, a nawet core głównej historii. Tak wiem, że nie dokończyłem, ale kurwa zaznajomiłem się z tym, jak wygląda historia w Starfieldzie. No i początek też żeśmy przeżliznęli, no to mam przynajmniej potwierdzenie, że rzeczywiście tak jest. Że oni się posiłkowali, kurwa chatem GPT, nie. Do, do do pisania tych dialogów. Te dialogi są tak sztuczne. Jak mordy npc co można zaliczyć do plusa, że jest to jakby zgodność z ogólnym światem rozgrywki, nie? że, że tak jak oni mają kurwa głupie mordy, te npc mało wiarygodne, sztuczne, bez emocji, nie, nie pasujące kompletnie do tego, co próbują przekazać, to tak samo dialogi w jeden do jeden również oddają ten klimat, więc może to miał Todd Howard na myśli, nie? żeby zrobić taki dystopijny świat, gdzie wszystko jest kompletnie odlepione, emocje nie są właściwie przekazywane i nic tak naprawdę nie ma znaczenia, bo w wielkim pustkowiu, jakim jest kosmos, tylko i wyłącznie pustka się liczy, a nie jakakolwiek historia lub dzieje ludzkie. Mm, no, chyba będę musiał yy, Starfieldowi podnieść ocenę. Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego to jest taka świetna gra. To jest, to jest, kurwa, arcydzieło sztuki. I w Wiedźminie 3 i w Cyberpunku na premierę nie miałem prawie żadnych bugów, a ponad. Yy, ja w sumie też nie. A po naprawczych paczach z czasem zacząłem je mieć XD. Zacznijmy od tego, że Cyberpunk miał zły odbiór, bo konsolowcy z PlayStation 4 się zestrali na malinowo, że jak ich konsolka z dyskiem HDD z 2014 roku średnio działa. Bo chcieli działanie tak jak na pc tach a jak im ludzie mówili, że po co się śmieliście z pc że tyle kasy wkładają w sprzęt, że wy macie to samo na konsolce za 1200 ziko. I zamiast przez te 6 lat odłożyć na PlayStation 5, to nie Chcieli trupa ruchać, aż przegnie i dziury mu się zrobią na wylot. Janusze biznesu, nie gracze PC Master Race byczki. Ua, ale tu zaczepnę. Aczkolwiek, z tego co pamiętam, w 2020 roku to bardzo, bardzo duża ilość osób, która należała do takiego. Trzonu narzekaczy na cyberpunka to byli konsolowcy, bo rzeczywiście Cyberpunk chodził jak totalne gówno na konsolach i nie był ani zoptymalizowany, ani ilość błędów nie była porównywalna do tego, co się działo na PC. -cie. Ja grałem na PC zaraz po premierze. Jasne, że było drewno wyczuwalne, że, że dużo rzeczy nie działało, albo wręcz działało tak komicznie, idiotycznie. A na konsolach podobno było o wiele gorzej i nawet było mnóstwo kompilacji z tych błędów, memów cyberpunka, że bardzo mocno to było memowane, może nie miało to takiego mocnego emocjonalnego, negatywnego odbicia jak na Starfieldzie w tej chwili ale może po prostu ludzie są coraz bardziej kurwa zmęczeni i już nawet ich to nie śmieszy, nawet ich to nie śmieszy, no nie? Cześć bruma Cześć, jesteś? jesteś? mokra Ale czy to usprawiedliwia w sensie Jasne, jebać konsolowców, PC Master Race Ja też jestem jak najbardziej y, pecetowym fanatykiem i, i konsolowy Pleps to tam może się gonić, ale na pewno nie zaakceptuje tego, że coś jest wypuszczane, no i jest bublowate, no nie? Po co wypuszczali na konsolę tak naprawdę, jeśli widzieli, że, jeśli widzieli, że ich gra nie da rady sobie, że jest za, za ciężka na konsolę, nie? No nie może tak być, nie może tak być, że coś na konsolę jest wypuszczane i na zasadzie, a kup PC peceta, to będzie ci działać. No to, no nie jest, nie tędy, nie tędy droga. Cześć Moliczek, witam. Dla mnie niewiarygodnym była ta kalka amerykańskiego społeczeństwa, e, niby cały świat że to Amerykanie jakiś kurwa James czy Jack. Znaczy to okej, okay, no rozumiem, że jakby wizja świata jest taka, że jesteśmy sami we wszechświecie, która jest kurwa idiotyczna. I jakby ludzkość, jakimś cudem, się zebrała dupę w troki i wypłynęła na szerokie wody galaktyki, galaktyk wszelakich, skolonizowała planety i wszędzie może spotkać ludzi. I oczywiście, że Amerykanie muszą być pionier, pionierami w tym wszystkim. Generalnie, pewnie najpierw wybili wszystkie inne rasy i nacje na Ziemi i dopiero wtedy ruszyli w kosmos. Pewnie, pewnie tak było, nie wiemy tego. Ale no, nadal to jest nudne i nie pokazuje, jakby nawet różnorodności charakterach ludzkich. No tam... Nie może być bardziej NPC, niż NPC są w grach BTSD. To jest po prostu drewno. To jest niewiarygodność i to jest brak możliwości utożsamiania się z jakąkolwiek historią, z jakimkolwiek dialogiem, z czymkolwiek, co robią postacie w grze. To po chuj wydawali na PlayStation 4 gościu, rozpędźcie pierdolni w ścianę, tylko nie, ten tutaj. Jaki bulwers w tych komentarzach, kurwa! Ode mnie, się, żeście się nauczyli takiej toksyczności, że tak tutaj takie wyzywanko jest? Obaj macie rację. No, obaj macie rację. Bardzo dobrze. Tu już normalnie do sobie skaczą, bo ich testerzy oszukali i zewnętrzna firma zatrudniła do testowania jakichś świeżaków i wciskali redom, że jest świetnie. Yy, I tak była historia tego, więc przeproś psiaku. Wydali, żeby na pleb się zarobić. Jakoś na PlayStation 5 nie wydali gry i na PlayStation 5 grali w wersję z PlayStation 4 i gra chodziła świetnie. I więc więc pałę i sam zaje barana w ścianę. Pewnie sam miałeś PlayStation 4 i to Fatkę nie pro, gdzie nie zmieniałeś pasty i jej nie czyściłeś od 6 lat, i nie zmieniałeś dysku na SSD za 200 ziko, bo jesteś Janusz i pokałeś, że w gierkę nie pograsz na konsolce przestarzałej już na starcie jej premiery. Kurwa, ale dramaty, ty. Tutaj to już wybiegamy o wiele bardziej ponad cyberpunka. No, orofest Ponad cyberpunka, tylko na odwieczny konflikt konsolowców z specetowcami no nie? No nadal kurwa nie rozumiem tego, że... To nie usprawiedliwa red Redów, nie? Nie usprawiedliwia Redów, że wydają coś na konsolę, jeśli ta konsola nie jest w stanie tego udźwignąć. Albo przynajmniej powinni powiedzieć, że jeśli to jest kwestia rzeczywiście, nie wiem, tego, że musisz mieć dysk SSD zamiast HDD w PlayStation, że musisz mieć dysk SSD, musisz mieć zupgradeowaną konsolę PlayStation 4 dla pełnego komfortu rozgrywki. A to, że oni też najęli złą firmę do yy, sprawdzania błędów i nadania jakby takiego statusu gotowości cyberpunkowi, to też jest inna historia. Że to była chyba jakaś rumuńska firma, która kompletnie ich tam w chuja zrobiła, no nie? To zależy co oznacza wkładać tyle kasy, bo cyberpunk na ultra pójdzie na kompie za 3k, co jest strasznie małą kwotą jak na PC. W sensie rozumiem argument, kup sobie po prostu peceta, ale to nie jest tak, że idealnie gra chodziła na, na pecety. Na pewno było mniej problemów, ale to nie zmienia faktu, że cyberpunk, cyberpunk 3 lata temu powinien wyjść co najmniej w takiej wersji jaką ujrzeliśmy wczoraj a wcale to nadal by nie było idealne i nie byłaby to jakaś gra dekady tylko co najwyżej solidny pro produkt co najwyżej jak słyszę skurwiałka jak jest <tost> Komentarz do dodatku do New Worlda. jak słyszę skurwiałka płacz o 30 euro po tak długim czasie gry to bym osobiście napluł mu w lico i napisgał, żeby pracę znalazł bo to trochę wstyd. Kurwa niektórzy to się festy odpalają nie, tak jakby podzielam, że wydanie dodatku płatnego do darmowej gry MMO, która jest live serwisem po dwóch latach od jej wydania jest jak najbardziej OK i akceptowalne, pod warunkiem, że rzeczywiście nie tylko naprawia błędy, z którymi, no, New World, nie oszukujmy się, boryka się od pierwszego dnia premiery, ale też dodaje wystarczająco, żeby zadowolić graczy, którzy jakimś cudem nadal się w tej grze utrzymali, ale też zachęcić graczy, którzy odpadli, takich jak ja, żeby wrócili i pobawili się trochę dłużej niż jak w przypadku tego dodatku do Brimstone Sands, gdzie, no, co, pograłem trzy dni i stwierdziłem, że starczy. Stwierdzenie, że aktualnie nie dysponujemy technologią potrafiącą stworzyć taki rozmach w grze, jest absolutnie nieprawdą. Doskonale to pokazuje Star Citizen Chrisa Roberta. Grafika jest o stokroć lepsza niż w Starfieldzie. Podróż jest płynna jak w No Man's Sky. Kolejny przykład: Space Engineers. Pff, pff, smutne jest stawianie Starfielda jako jakiegoś tutaj autorytetu w tej kwestii. Aczkolwiek, no nie dociera do mnie wymówka, że pomysł był tak ambitny że nie do wykonania na dzisiejsze warunki technologiczne, na tym czym dysponujemy. No to właśnie na tym polega cały myk, żeby swoje ambitne pomysły przełożyć za pomocą dostępnych narzędzi na coś, co nie tylko będzie ambitnym pomysłem do dupy zrobionym, tylko czymś, co rzeczywiście będzie pytać uwagę konsumenta, będzie sprawiać, że będzie się on dobrze bawił, że będzie to intuicyjne i że będzie to przede wszystkim spójne i zapełnione. A nie będzie po prostu takim pustym hubem, który później muszą ludzie wypełniać, demem technologicznym, gdzie ludzie mogą dodawać jakieś swoje rzeczy w postaci modów. Ta Red Dead Redemption 2 bardzo jasno pokazało, że w momencie jak Red Dead Redemption 2 wyszło, to od razu było pod względem graficznym, szczegółów, rozmachu, wielkości świata, a nawet opowiadania fabuły, od razu była poprzeczka wysoko postawiona. Może nie przebijała dosłownie każdego sufitu, ale jasno pokazało, że da się. Da się zrobić to, żeby NPC rzeczywiście siedział w knajpie, kroił kotleta. I widać jak nabija go na widelec i wpierdala sobie do gęby. Da się zrobić to, żeby wiewiórka miała swoje indywidualne AI, gdzie ona uciekając przed graczem, próbuje uciec do dziupli w drzewie, a akurat w tym drzewie nie ma dziupli, więc ona się zatrzymuje i leci do innego drzewa. Da się zrobić to, żeby kurwa yy, podczas polowania cała ta fauna i flora próbowała spierdzielać. Nie, 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 nie flora, fauna po prostu. Fauna uciekała od gracza, dalej przesuwała się, żeby uniknąć. Uniknąć tego, żeby być upolowanym, no nie? z wielu przykładów, no nie? Więc to kompletnie nie kupuję, to chyba Mestre użył tego argumentu, tylko, że on tego użył tak na zasadzie takim, no broniącym po prostu pracy devów, co ja w pełni rozumiem. Nie wiem, czy Mestre jakoś pracował w branży jako deweloper, czy jak to wygląda, ale było czuć w jego materiale, że on nie bronił Starfielda, tylko bardziej bronił wkładu pracy, która była wymagana, żeby się podjąć tego zadania. To, że wyniki były bardzo mierne i wręcz bym powiedział żałosne, jeśli chodzi o Starfielda, no to to jest już inne. Sprawa, ale też stawianie Star Citizena, który no, jest grom we wie w wiecznym crowdfundingu i zasysającym gigantyczne pieniądze, które też nie przekładają się do końca na wyniki, no też nie jest zdrowym podejściem. Plucie się do Kiszaka, że jest krytyczny wobec recenzentów, co biorą w łapę od wydawców albo do swoich nagrań zapraszają patusiarzy i degeneratów. To o mnie? Plucie się do Kiszaka. Recenzentów sobiorą w łapy od wydawców albo do swoich nagrań zapraszają patusiarzy i degeneratów? Kurwa nie wiem, czy to mnie, czy o co chodzi? Nie no, mnie nikt nie zaprasza na nagrania, więc na pewno nie. Okej. Okay. Jest co najwyżej śmieszne. Bo Kiszak ma sporo racji, a ich boli tylko tyłek, że ich autorytet jest podważany. No i prawidłowo, że jest podważany ten autorytet, bo takiego Diablo 4 to nie brałbym nawet za darmo. Ba, nawet lepiej bawiłbym się przy Diablo 3 niedawno. Bawiłem się przy Diablo 3 niedawno. Z kolei pan... Kepalski wspominał o indyczkach. No, muszę się z nim zgodzić, ale nie do końca. Ale... Bo w sektorze Indii też znajdą się agenci, co będą ruchać użytkowników Steam'a na hajs. Nawet par lat temu Valve zaczął takich swaniaków banować, bo wydawali gówno gierki robione na Unity, by zgarnąć hajs za karty. Panowie ludolodzy, rób to dalej swoją robotę, a szmaciarze z TV-gry walić prądem po jajach? Kurwa, co jest? Czemu akurat e, szmaciarzy z TV-gry? Znaczy, ja na pewno nie, nie chcę jakoś na, 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 na kogokolwiek napędzać jakiegoś hejtu. Uważam, że jak ktoś sobie wyżłobił jakiś Kawałek podłogi w internecie i sobie działa w, na tym kawałku podłogi. Nie ma w tym nic złego, nie? Aczkolwiek na pewno trzeba ludzi rozliczać, kiedy no nierzetelnie podchodzą do pewnych rzeczy i ujmują. Powagi pewnych słów, takich jak recenzja, chociażby, no one mają jakiś status, one mają jakąś wagę, no nie, więc jeśli ty coś nazywasz recenzją, a jest to po prostu gameplay swojej gierki, albo twoje nie wiem, streszczenie, komentary, streszczenie fabuły gry, którą omawiasz, no to jak najbardziej powinno być to wypunktowane, że kurwa źle to zrobiłeś, nie podałeś argumentów, nie ma sensu, no blucz, kurwa, gościu. Ale no tak. Nie jest czasem dobrze, że Piotrek Maciejczak w TV gry też pracuje, więc. Ja tam lubię Piotrek, ładny, przystojny, kurde młodzieniec. Elegancko, nie, niech sobie też tam działa, nie? No ale też, no jak wszędzie, no. Masz takiego Piotrka Maciejczaka, fajny, przystojny młodzieniec, ale też masz tego tam, tego głupka, który tam na Twitterze wypisywał te jakieś takie pseudointelektualne bełkoty, yy, które niedawno omawialiśmy, jak oglądaliśmy ten materiał Kiszaka. No właśnie, już pomijając, że TV gry i gry online to chyba są dwa inne podmioty. W sumie to nie wiem. A to nie jest, że oni są pod jedną redakcją? Nie jest czasem tak? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Chyba tu po prostu chodzi o outlety, nie? O takie duże, duże, yy, piśmiennicze, recenzenckie, dziennikarskie outlety. Drudzy nagrywają od TV Gry w studiu, bo ich nie stać. To jest mylące, bo wiecznie mają ten baner TV Gry za sobą. Aha. No widzisz. Czyli muszą być jakoś połączeni. Pewnie to jest jakaś jedna niemiecka agencja, która jest właścicielem. Wcale bym się nie zdziwił. Ja generalnie uważam, że jakiekolwiek dyskursy, krytyka i wchodzenie w polemikę na pewne kwestie jest jak najbardziej potrzebna i jest kluczową do jakiegokolwiek pro progresu. Czy się ze wszystkim zgadzam co Kiszak gada? Nie wiem, bo w sumie nie wszystko co Kiszak gada dochodzi do mnie, ale na pewno... A próbuję to, że w pełni argumentując, wychodzi naprzeciw takiej stagnacji, która panuje w polskim dziennikarstwie gamingowym, gdzie każdy po pleckach się klepie, każdy jest kumpel, ja tobie załatwię współpracę, ty powiesz to, ja powiem to, tutaj jest super, tutaj kolesiostwo, umywanie rączek i tak dalej. A kompletnie jest zatracone jakieś podchodzenie do tematu w sposób taki obiektywny, krytyczny, gdzie rzeczywiście to jest złe, ponieważ nie, to nie jest złe, ponieważ bo, bo jak spojrzysz na to w ten sposób, to to jest dobre. I już zaczynamy jakoś kurwa rozbierać na części pierwsze daną grę, niezależnie co to jest, i możemy wtedy zdecydować, czy rzeczywiście w całości kształcie zasługuje to na krytykę, na, na krytykę, czy nie zasługuje na krytykę. Myślę, że w tym jest nieco prawdy. O, z timestampem ty. Myślę, że w tym jest nieco prawdy z tymi pustymi przestrzeniami. Dla przykładu wystarczy się przyjrzeć planetom układu słonecznego. Ile z nich jest wypełniona życiem, roślinnością? Reszta planet to pustkowie i jakieś gazowe giganty. Oh. No super realistyczna gra, naprawdę. Starfield gra dekady, bo realistycznie oddaje kurwa pustkę planet Układu Słonecznego. Tylko, że jest jeden problem. To jest nadal gra narracyjna, i nadal jest to gra, która powinna w jakąś podróż gracza zabrać. To nie jest kurwa realistyczny symulator chodzenia po powierzchni planety, na której nie ma życia, tylko te planety bez życia jednak mimo wszystko w świecie gry są skolonizowane i powinny być w jakiś sposób zapełnione. Bo z tego co wiem, to kurwa Starfield jasno nie określa, że wszystkie planety są jakoś opuszczone i jakiś bardzo mały odsetek ludzi chowa się w jakiś kurwa hubach głównych i tam sobie bez celu kurwa chodzą ze swoimi głupimi ryjami i martwymi oczami. Tylko dlaczego, jak nie wiem, lądujesz na jednej planecie, która jest rzeczywiście, nie wiem, podobna do Marsa i jest pustkowiem, dlaczego nie jest tak, że. <laughs> dawaj mi tu painta, dawaj mi tu painta będzie malowane. Marsy tu lądujesz na planecie, nie? W Starfieldzie. Planeta powiedzmy planeta dupa. Kurwa, przestań. Chwila, nie umiem używać. O, tym, nie będzie. Planeta dupa. Każda miejscówka, w której lądujesz w Starfieldzie, wygląda tak. Mapa, główny hub, trzy pomniejsze huby, tylko tu możesz wylądować, tu kompletnie nic nie ma. Nic. Losowo generowane patyki, kamyki, drzewa, kurwa pustynie, kolor piasku i tym podobne. I często też w tych mniejszych hubach też kurwa nic nie ma, bo one służą tylko do tego, że jak tutaj dostaniesz zadanie, to zadanie polega na pójściu tu, zaznaczeniu, z zebraniu albo czegoś i wróceniu tu i tyle. Nie ma żadnych kurwa jaskiń, nie ma żadnych jakichś kurwa obozowisk bandytów albo innych kurwa nomadów gwiezdnych, nie ma, że pod jakiś kamień możesz zajrzeć i pod nim coś kurwa znaleźć. Nie ma, że tutaj jakieś stado, kurwa, Gwiezdnych Żyraf się rucha I możesz, kurwa, zaobserwować, jak z Gwiezdnej Żyrafy ląduje w Waginie, kurwa, Gwiezdnej Żyrafy To musi być, kurwa, zapełnione, no To jest gra komputerowa Ona powinna oferować jakiś poziom rozgrywki To tak, jakbyście, nie wiem, poszli do kina Idziecie do kina Na film okraszony w trailerach Jako absolutne arcydzieło. Dzieło sztuki, które zabierze cię Na oczyszczającą Podróż duchową, przepełnione akcją, a jednocześnie momentami, w których możesz się zastanowić nad swoją egzystencją, jak i utożsamiać się z losami bohaterów, idziecie do kina, kupujecie bilet po normalnej cenie, kupujecie ten popcorn, nie, wielki kurwa popcorn, kupujecie sobie zajebiście wielką kolę, której wypijecie tylko 10% i już musicie kurwa lecieć do kibla i się wkurwiacie, że was coś pominie na filmie, wchodzicie na salę, zasiadacie i film ma półtorej godziny, dwie godziny, niech będzie dwie godziny i film to nic innego jak dwie godziny, chłop siedzi na ławce i patrzy na jezioro, przez dwie godziny, Łop się nie rusza, mruga, oddycha, nie rusza się, patrzy martwym wzrokiem na nawet dobrze wyglądające, malownicze miejsce nad jeziorkiem. Jeziorkiem jakieś drzewa. I nic kurwa więcej: żadnych dialogów, nic takiego, żadnej muzyki. Pełna kurwa cisza, chłop siedzi i patrzy na to jezioro. Przez dwie godziny bite. No i jeden może powiedzieć, że kurwa, ale piękne. Ja pierdolę, jak mnie to poruszyło. Niczym medytacja, niczym ASMR, który pozwala mi zasypiać co noc. No ale raczej nadal coś tu jest kurwa nie tak. Raz, że film zupełnie inaczej był reklamowany. Dwa, że nie po to kurwa przechodzę do, do kina, żeby obejrzeć dwugodzinny, uspokajający film ASMR, do którego powinienem zasypiać. No kurwa, to jest tak głupkowaty argument, bronienia Starfielda, że jest realistycznie, bo planety są puste. Kurwa, no rzeczywiście. Dla was to naprawdę musi być świetna gra. Bo w pełni się z nią utożsamiacie. Bo Starfield jest tak smutną grą, smutną jak pizda, smutną jak wasze życie, kurwa, w której nic się nie dzieje. Ale ja tego nie szukam, kurwa, w grach. Szczególnie kiedy co innego tak naprawdę ta, ta gra miała przedstawiać. No, gry tego formatu AAA powinny bawić. Powinny, jak to się mówi? Po, y, entertain. Jak, jak to się mówi po polsku? Entertainers. Zabawiać nas, no, kurwa, napełniać rozrywką, no, wiecie o co chodzi, nie? Ale nie, gra jest dobra, bo realistycznie oddaje pustkę kosmosu. Wow. Albo inny głupkowaty argument. W grze jest mało do roboty, ale to ty powinieneś sobie znaleźć coś do roboty. Oglądam od jakiegoś czasu Kiszaka i stwierdzam, że to jest... Oglądam od jakiegoś czasu Kiszaka i stwierdzą, że to jest po prostu gamoń. Zagra 20 godzin w grę i wielki ludologiczny spec się robi. Oglądając jego inne filmiki, widzę, jak dziwi się nowym funkc nowymi funkcjami w Starfieldzie, których on nie odkrył. To tak można. Trochę się to żałosno robi, jak on mówi, jak mają wyglądać recenzje i samemu popełnia te same błędy. Ale co ma y, format recenzji do tego, że nie spędził 1000 godzin w grze? To jest kurwa kolejny głupi argument na zasadzie. Idziecie do salonu, kupujecie po salonowej cenie samochód. Nie wiem, BMW, Audi, tam. Co tam, co tam chcecie? W momencie wyjazdu z salonu nagle wasz samochód zaczyna dymić z maski. Okazuje się, że tapicerka jest pocięta nożem, i jeszcze ktoś kurwa w te pocięcia naszczał, takim starczym, cuchnącym, amoniakowym moczem. Opony są krzywe, karoseria łapie rdze i z gaźnika kurwa leci czarny dym, jakby zaraz wszystko miało wypierdolić. Po czym podchodzi do was chłop, z którym podpisaliście umowę kupna z tego salonu, i mówi: Ale proszę pana. O 100 tysiącach przejechanych kilometrów, to auto jeździ jak złoto. Ja już, kurwa, zrobiłem to... Bardziej na złość sobie, niż na złość ludziom... Którzy pierdolą tak durnie... I spędziłem wystarczająco czasu w Diablo 4... Żeby w pełni wyczerpać temat... Żeby tylko udowodnić, że miałem rację... Że mimo spędzonego czasu w Diablo 4... To gówno prawda, że gra się staje lepsza... A wręcz nawet staje się gorsza... Można i postawić taką tezę... To tak samo, kurwa... Jeśli gra, taka jak Starfield... Nie jest w stanie cię zainteresować w żaden sposób... W pierwszej godzinie... To nie możesz użyć argumentu... Ona po 100 godzinach jest dobra, bo to jest fundamentalnie zły design gry. Gra, która nie potrafi w ciągu pierwszej godziny cię zainteresować, nie ma prawa być dobrą grą, nawet jeśli jakimś cudem, ale najczęściej nie, po 100 godzinach staje się dobra. Nie wiem, jakby to miało kurwa działać, że musisz 100, 100 godzin przepracować w kamieniołomach, żeby nagle się okazało, że czujesz się jak w pałacu. No, kurwa, tak głupkowaty już. Tak głupich rzeczy się trzymają ludzie, którzy, nie wiem, po chuj, chyba dla samego kłócenia się po prostu próbują tego Starfielda bronić. Iż tak przynajmniej, zgadza się, z Gamoniem oczywiście, ale Kiszak przynajmniej kurwa odpowiednie elementy gry bierze i argumentuje, dlaczego one są słabe, dlaczego to nie działa. Żeby on własne zdanie miał, przecież on chłopie przed graniem w coś czyta jakieś angielskie recenzje, bo nieraz jak odpalałem jakieś skróty z zaczynania gry przez tego chłopa, to on już na starcie zaczyna opierdolić, jakby 20 godzin zagrał w grę i, kropka w kropkę, co gracze pisali na Redditach, mówił. No normalnie, w dzień premiery odpalił Starfielda i, i, i zanim ludzie napisali na reddicie to już mówił do co ludzie na redditach piszą, kurwa pasuje. Nie wiem, kurwa i tutaj też taki trochę apel. Kliszak teraz robi furorę. Drugą młodość streamerską przeżywa i bardzo dobrze. Mi się to podoba, życzę mu jak najlepiej. Może nie śledzę jakoś jeden do jeden jego twórczości, ale na pewno się tam jakoś ocieramy w internecie i będziemy się ocierać. Wspomniałem to, że w wielu kwestiach się zgadzamy, no to po prostu kurwa się znamy, jesteśmy ziomki, można powiedzieć internetowe ziomki. Ale jeśli jakieś kurwa bałwany zajebane myślą, że u mnie znajdą jakąś taką oazę. Bo zostaliście odrzutkami ze społeczności kiszaka, to coś wam się pierdolło w głowie, bo jest spora szansa, że jeśli nawet u kiszaka, który ma o wiele wyższy próg cierpliwości, o wiele yy, lepszy próg wejścia pod względem tego, że możesz odjebać więcej głupot i nie zostaniesz od razu wypierdolony, tylko co najwyżej dadzą ci szansę na to, żeby jakoś się odkupić. To tutaj w moich kurwa skromnych progach, gdzie ja zawsze od 8 lat prowadzę bardzo kurwa ciasny selektywizm pod tym względem, kto jest tutaj mile widziany, a kto nie jest mile widziany, nie jestem twórcą ze starej gwardii, którzy kurwa klepią po pleckach każdą jedną osobę, która przychodzi, tylko ważne żebyś oglądał, bo jak będzie was kurwa dużo, to będę miał dilka z monty snakiem, z jakimś zajebanym. Tylko ja mówię, ty tutaj nie pasujesz, wypierdalasz. Bo mi będzie lepiej, a ty na pewno nie zbiedniejesz z tego powodu, że zostałeś odrzucony z jednej z tysięcy kurwa społeczności, które są w internecie. Zdanie na cztery bez przecinków. No, ten nie używa, tamten za dużo przecinków. Kurwa, no. Popierdolij mnie z wami, no. Popierdolij mnie z wami. Ja się nie czuję jako jakiś kurwa twórca internetowy, tylko jak jakaś kurwa niania. Dzieci specjalnej troski. A wspominałem, że nie lubię dzieci? Ech. Kurwa, jak się nie zgadzasz z Kiszakiem, to zbierz swoje. Argumenty do koszyka i idź z Kiszakiem się kłócić. On to, on to kurwa lubi. Konkrety, kurwa. Dawaj, kręć kurwa filmik na YouTube. Jak Kiszak tutaj, z datą, godziną, jak Kiszak to powiedział, a dwie godziny wcześniej na Reddicie ktoś w słowo w słowo to samo po angielsku napisał. No co za kurwa pierdolenie? Porównajmy Starfielda do Empyreona, bo to są takie same gry. Co to jest Empyreona? Empyreon. Wygląda jak jakiś ruski Numen no Sky. I came here alone. before the others I harvested the resources I needed to carve out a life to craft a future to endure the unknown The journey was long Nie wiem nie grałem ale wygląda na to że tutaj jest przynajmniej wiesz co dostajesz Sandbox Survival, więc zakładam, że jest o wiele większy nacisk na przetrwanie. A w Starfieldzie, no to elementy survivalowe polegają na tym, że obleśnym laserem możesz sobie kamyki pozbierać i masz yy, licznik powietrza, że twoja postać zacznie się dusić, jak nie założysz hełmu na łeb. Chyba ten to jakiś fan tego Empyreona, ten, ten Seko Gregory, bo w każdym komentarzu o tym tym. Starfield to symulator DHL. Skoro to symulator chodzenia... Piechty to jak się gra nazywała od symulatora DHL z tym dzieckiem co... A, y... The Stranding oczywiście. No tak, ale w Death Stranding no, nadal miałeś, że coś się działo w drodze od A do B. Już pomijając wartości artystyczne Death Stranding, gdzie przede wszystkim Death Stranding jest grą nastawioną na, na fabułę, a fabuła w Death Stranding uważam, że, że jest jedną z najlepiej napisanych w historii gier komputerowych. No i też tam łażąc poza tym, że sposób artystyczny, jak tam jest dobrana muzyka, jak te krajobrazy się układają, no kompletnie rozpierdala Starfielda. Pod tym względem, jak tam estetyka jest ładnie dobrana do siebie, jak jest spójna ze sobą, no to jeszcze tam coś się dzieje rzeczywiście. Idziesz sobie, nagle kurwa cię napadają jakieś tam zmory, idziesz sobie, tutaj coś leży. Nie, no, Death Stranding, świetna gierka, ale nie możemy porównywać kurwa Death Stranding do Starfielda, bo gatunkowo, założeniowo te gry kompletnie się od siebie różnią. Dlatego powinno się porównywać Starfielda do Cyberpunka, bo zarówno pod względem science fiction klimatu, jak i też założeń rozgrywki, te gry są bardzo do siebie zbliżone. Otwarty świat, yy, możliwość robienia co ci się żywnie podoba, eksploracja. Nie, The Stranding bardzo dobra gierka jedna z moich ulubionych. Marketing okłamał co do zawartości gry, więc się grze obrywało. Sama gra jest spoko, drama jest do kłamstwo. Nie, no drama jest o to, że nie tylko marketing był kłamliwy, ale że też gra mimo że jest produktem AAA, który rzekomo powstawał 25 lat, jest po prostu mierna jak na dzisiejsze standardy. Starfield jest miałki, jest mierny. Jest mnóstwo gier, które miały mniejszy nakład, trwało mniej czasu, żeby. trwało mniej czasu, mniej czasu powstawały, a oferują wyższy i spójniejszy poziom rozgrywki niż Starfield. Widzowie, powiedzcie mi, co kurwa, albo nie, za chwilę mi powiecie. Ostatnio jakiś wysyp wąsatych randomów nazywających siebie ludologami, których działalność sprowadza się głównie do reagowania na cudzy content i zgrywania ekspertów. Przykład pierwszy przytyk autora to brzydki, brzydki npc i jakiś glitch. To nie jest ludologia. Wracaj lepiej do darcia japy i bluzgów na twitchu. Kiszak drugi ekspert. Ale tu, kurwa, komuś sraka pękła. Następny, co dostał pewnie u bana. I u mnie pewnie też ma bana. Więc się spruł na, na komentarzach na YouTubie. Już pomijając to, że jak już miałbym, kurwa, pewne przytyki robić, to zupełnie błędnie użyłeś, kurwa, cudzysłowia na słowie autor. Ale okej, okay, nie będę, kurwa, gramarnacji po tym, co już zobaczyłem w komentarzach. Ale jaka drama, nie ma żadnej dramy. Po prostu kiepska gra w subiektywnej ocenie. Jeden lubi yy, rybki, drugi akwarium. No nie powiedziałbym, że w subiektywnej ocenie Starfield jest kiepską grą. Powiedziałbym, że w obiektywnej ocenie Starfield jest mierną grą. Co Starfield robi dobrze? Poza tym, co już się tutaj dowiedzieliśmy, że jest, realistycznie odwzorowuje pustkę planet. Co Starfield robi dobrze? Albo co Starfield robi lepiej niż inne tytuły AAA na rynku? Albo równie dobrze? Słucham fanów Starfield'a i nie mówcie mi, że jest ambitny, bo to, że ja jestem ambitny, to się nie przekłada na to, że mam kurwa wyniki, na przykład jako influencer. W Twojej ocenie, czyli subiektywnej, nieważne co, są tacy, co kochają. Dobrze, to w takim razie niech przedstawią argumenty, dlaczego kochają. Bo jeśli ja przedstawiam argumenty, stawiam tezę: Starfield jest miernym, głównym. I następnie przechodzę do szczegółów. Zaczynam analizować, rozbierać na czynniki pierwsze. To, o czym już gadaliśmy wielokrotnie. NPC-ty, sztuczna inteligencja, grafika, pustkowia, yy, żałosne dialogi, mierna fabuła, drewnianość wy wielokrotnego wyboru, klasyczna dla beteżdy, gdzie masz pięć wyborów, ale tak naprawdę to nie jest pięć wyborów, tylko to jest jedna poprawna odpowiedź i cztery jakieś kurwa drętwe kwestie dialogowe. Więc dlaczego gra AAA? Kosztująca, nie oszukujmy się, 400 zł, bo tak, taka jest cena Starfielda. Jeśli ktoś mówi, że Starfield mniej kosztuje, i wtedy możesz zagrać kilka dni później, niż wszyscy, w erze, gdzie żyjemy w bardzo wysokiej, wysokiej dawce informacji, które są cały czas bombardowane nas z naszych telefonów, monitorów i tak dalej, no to popierdoli mnie. Cena jest taka, jaka jest cena za to, żeby zagrać ze wszystkimi pierwszego dnia. A pierwszy dzień to był kurwa 1 września. Starfield ma dobrą, szybką podróż między planetami. Nie, nie zgodzę się. Ponieważ ekrany ładowania są zbyt długie, i do tego nadnagminnie jest używana y, szybka podróż. Szybka podróż to powinna być dogodność, a nie konieczność w grze y, z otwartym światem. Ja nie bronię tytułu, tylko uważam, że nie warto się z tym tematem kopać. Będziesz zdrowszy olewając. Ojejku, no dobrze, ale kurwa, kto pytał o jakieś rady medyczne? Fajnie, no dzięki, że się troszczysz o moje zdrowie. Ale pozwól mi, że z racji, że parę lat już mam, ja będę decydował o tym, czym chcę się zajmować. Więc są jacyś kurwa eksperci od Starfielda, którzy są w stanie mi powiedzieć, co Starfield robi dobrze. Co Starfield robi na poziomie gier A dzisiejszego standardu. Co Starfield stawia wysoko. Jaki aspekt Starfield'a stawia poprzeczkę tak wysoko, żeby inni musieli patrzeć, że to jest poziom, na który musimy skakać? Starfield dobrze się promował jedynie? No to też możemy wchodzić w semantykę, czy yy, dobra promocja to taka, która na końcu i tak zostaje zdemaskowana, no nie? Dobrą promocją to byłoby promowanie czegoś w taki sposób, że ludzie by nawet nie wiedzieli, że coś jest dla nich promowane. Jeszcze na końcu by podziękowali, że coś takiego sami odkryli. Jak mnie, jak mnie wkurwiają takie głąby po prostu, takie płatki śniegu, gdzie przekładają swoje emocje nad jakimkolwiek logicznym argumentem. Nic nie potrafią przeanalizować, niczego nie potrafią rozebrać na części pierwsze i się zastanowić, czy rzeczywiście te wszystkie klocki, które razem są złożone, tworzą jakąś spójną całość. No pękła tutaj kurwa Piotrkowi dupa, ale oczywiście nie był w stanie nawiązać jakiejś dyskusji. Tylko co najwyżej wylał swoje emocje, które są ranne i myślał, że ktokolwiek się zainteresuje jego kurwa marną egzystencją. A okazało się niestety, że Piotrek jest po prostu petem do wyjebania z komentarzy. Obiektywnie patrząc Starfield jest jedynie dla fanów tego typu tematyki i gry, ale obstawiam, że yy, daily graczy pochy... Pech, hype to będzie wielka nisza. Osobiście mi nie siedzi, ale mam ziomka Majówkowicza Kosmosem. Majów. i bardzo mu się podoba. Muszę kurwa jeszcze raz to po cichu przeczytać, bo ja pierdolę. No dobrze, ale kurwa ja na przykład też się uważam za wielkiego fanatyka sci-fi. Uwielbiam fantazy, uwielbiam sci-fi. Co nie zmienia faktu, że nie podoba mi się kurwa Starfield. Uważam, że w tych klimatach to taki Outer Worlds jest lepszy. Był solidniej wykonany, solidniej zapełniony, spójniej ze, ze sobą wszystko działało. Dialogi nie były drętwe jak kutas w dupie. Więc to jest kwestia, czy ty jesteś yy, Zajawkowiczem kosmosu, czy jesteś Zajawkowiczem chujowych gier, które zdecydowanie za dużo kosztują. Jak na to, co oferują. Co to jest 600 godzin, to nawet gry nie znasz. No dokładnie. Bo po tysiącu, na przykład New World, po tysiącu godzin jest po tysiącu godzin jest lepszy. Jest świetny, jest świetny. A Boże jaki to jest kurwa głupkowaty argument, nie? Że A, bo gra jest świetna, dopiero po 100 godzinach. Po kurwa 1000 godzin. Co za kurwa kretyński argument. Ludojad, o bez kitu. ja nie jestem ludologiem, tylko ludojadem. Ludojad o wiele bardziej yy, do mnie pasuje. Sunia, gałganiarze. Karol Krawczyk tutaj, bombowiec.pl, napisał. Tak, dokładnie, nie? Ja na przykład jestem wkręcony w gry Survival. I nie wiem nawet, ile tak naprawdę gier survivalowych ograliśmy na kanale w ciągu ostatnich 8 lat, ale czy każda mi się podobała? Nie, kurwa. Co najwyżej na każdą wskakuję i każdą chcę przetestować, ponieważ lubię gatunek. Argument, że po iluś godzinach jest dobry tylko wyłącznie w strategiach. Nie. Dokładnie to samo jest zaaplikowane do strategii, jak do każdego innego rodzaju gier. Jeśli gra nie jest interesująca, nie przekonuje cię w pierwszej godzinie. I jej różne mankamenty ci przeszkadzają, bo, się, bo są źle wykonane, niespójnie ze sobą zestawione. To nawet jeśli jakimś cudem gra po 100 godzinach nagle okazuje się świetna, to nadal fundamentalnie jest źle zaprojektowana. Czy robiąc w pełni jakąś taką kurwa, szczegółową recenzję, powinieneś spędzić tyle i tyle czasu w grze, żeby wy wyczerpać temat? No tak, ale czy musisz to zrobić? Niekoniecznie. Bo w pełni możesz wydać recenzję, po spędzeniu dwóch, 5, 10 godzin w gierce, skupiając się oczywiście na tym, co napotkałeś w tym czasie. Baldur's Gate też zrobił droższą wersję, w którą można było zagrać wcześniej na konsoli, no i Baldur's Gate też był w Early Accessie kilka lat, nie wiem czy jest to źle pocięte ze streama, czy tak było powiedziane na live. Tak? Baldur, Baldur na konsole miał to, że jak płaciłeś więcej, to mogłeś wcześniej zagrać? To nawet nie widziałem. Bo na pc czegoś takiego nie było, nie? Ktoś może to potwierdzić? Na to, że był w Early Accessie, no ale to pierwszy akt był w pierwszym w Early Accessie, to był jakby Early Access. Kurwa, ale tych komentarzy jest widzowie, ja pierdolę. Mądrze gada ten recytwista. Ło, dwie godziny widzowie, chyba starczy, co? Chyba starczy. Może jeszcze będziemy sobie kontynuować, nie wiem, zobaczymy. Ale ja już się spociłem, nie? Już czuję, że się spociłem. I bardzo niewielka ilość szarych komórek, która mi została, zredukowała się. No, bez kitu.